Witam serdecznie dzisiaj o poranku przed payrollsami. Na co zwrócić uwagę? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej. Będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoin. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, XStation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Przed payrollsami, czyli na co zwrócić uwagę. Dzisiaj najważniejsze wydarzenie to są dane makroekonomiczne z rynku pracy o godzinie 14:30 ze Stanów Zjednoczonych. I to właśnie na te dane czeka cały świat od samego początku tego tygodnia i one wywołają większą zmienność. Tak powinno być, chyba że dane będą dokładnie takie jak prognozy, to rynek będzie miał oczywiście ograniczone pole manewru, ale jest to mało prawdopodobne, więc rynek będzie musiał się dostosować do sytuacji, która się pojawi po godzinie 14:30, a wczorajsze dane makroekonomiczne z sektora prywatnego, wskaźnik ADP, znacząco dzisiaj podwyższa oczekiwania na to, co się ma wydarzyć, jakie mają być dane makroekonomiczne. No i oczywiście rynek będzie musiał zadecydować, czy faktycznie te dane są jastrzębie, czy też te dane są takimi, które można zlekceważyć i dalej kontynuować wcześniejsze trendy. To jest niezwykle istotne i na to będziemy zwracać uwagę. I teraz to, co się dzieje na rynkach, to co widzimy. Dzisiaj rano amerykańskie obligacje mają rentowność 3,72, a to oznacza, że nie wierzą w jastrzębiość tych wczorajszych danych makroekonomicznych. Natomiast kiedy zobaczymy, jak rynek pieniężny wycenia, co się tutaj stało na implikowanej stopie procentowej, to widzimy, że te wczorajsze dane doprowadziły do wzrostu implikowanej stopy procentowej aż o ponad 10 punktów bazowych, czyli dość znacząco, chociaż cały czas rynek wycenia obniżki stóp procentowej to co najmniej dwie do końca 2023 roku, to jednak implikowana stopa procentowa zaczęła rosnąć, stąd też ruch na euro-dolarze i ten następny wykres to pokazuje, że wczoraj zaczęliśmy nawet testować minima, które były ustanowione na początku tego roku podczas pierwszych godzin notowań. I rynek dzisiaj będzie musiał oczywiście ostatecznie zadecydować o losach euro-dolara, tej głównej pary świata. Czy główna para świata odbija od oporów w okolicach poziomu 1,06, czy też wracamy do tego poziomu z dużą szansą na to, że będzie on przełamany i kontynuacja tendencji wzrostowej będzie rozlewać się promieniście na wszystkie inne kraje aktywa z powodu tego, że osłabienie amerykańskiego dolara niesie za sobą tsunami na różnych innych klasach aktywów, które oczywiście, czego konsekwencją na przykład jest bardzo wyraźna relatywna siła polskich aktywów względem tego, co się dzieje na Wall Street, czy też nawet w Niemczech, ale do tego za chwilę dojdziemy. Następne aktywo, na które będę dzisiaj szczególnie mocno patrzył, będzie to cena złota, ponieważ no wczorajszy spadek wbił znowu cenę złota do klina z wyżkującego, z którego wcześniej próbowaliśmy się wybić. I dzisiejsza sesja, jako że kończymy tydzień, będzie decydować o losach tej formacji. Oczywiście siła albo słabość złota będzie także pochodną amerykańskiego dolara, więc jeżeli dzisiaj amerykański dolar zacznie się osłabiać, to pewnie cena złota znowu pójdzie w górę, ale jeżeli tendencja spadkowa na euro-dolarze zostanie wybrana, no to wtedy złoto oczywiście także zanurkuje bardzo głęboko. Kolejne aktywo, na które dzisiaj szczególnie patrzę, jest to miedź. Miedź, jeżeli wczorajsze ostatnie zachowanie potwierdza tendencję wzrostową, daje potencjał i nadzieję indeksom giełdowym na wzrosty, ponieważ nie udało się pokonać ostatnich minimów, konsolidacja co najmniej będzie utrzymana, a rejony 8200 dolarów rosną na znaczeniu jako punkty odniesienia. Moim zdaniem cena miedzi faworyzuje lekko tylko tendencje wzrostowe na indeksach giełdowych na dzisiejsze dane makroekonomiczne. No i oczywiście indeks giełdowy na Wall Street. Jak widzimy, od połowy grudnia mamy konsolidację między poziomami 3800 a 3900 punktów. Prawdopodobnie konsolidacja będzie cały czas trwała, a dzisiejsze dane mają potencjał ku temu, żeby wybić rynek z tej konsolidacji. Dzisiejsze dane prawdopodobnie będą interpretowane nielogicznie. Co to oznacza? Jeżeli będą dane dobre, to będą dla rynków złe, zwłaszcza dla rynku giełdowego, a jeżeli dane będą złe, to powinny być dobre dla indeksów giełdowych i wszystkich innych rynków ryzyka, ponieważ będą oddalać perspektywę tego jastrzębiego
zachowania Fedu, czyli dalszych podwyżek stóp procentowych. No i teraz przejdźmy już bezpośrednio do oczekiwań rynkowych. Na pierwszy ogień idą dane, idą prognozy dla payrollsów i widzimy tutaj prognoza mediana 202 tysiące, odchylenie standardowe 39 tysięcy. Na private payrolls mamy medianę prognoz 183 tysiące, odchylenie standardowe mamy tutaj 31 tysięcy. Patrzymy także na manufacturing payrolls. Prognoza plus 8 tysięcy, odchylenie standardowe 5 tysięcy i widzimy, że każdy komponent ma być dodatni, nie ma być żadnego ujemnego odczytu, nawet nikt nie prognozuje ujemnych odczytów. No i oczywiście będzie to oznaczało, że dodatnie odczyty, że trwa ożywienie gospodarcze, że nie ma mowy na razie o jakiejś recesji w amerykańskiej gospodarce, być może tylko jakimś chwilowym spowolnieniu gospodarczym. No i oczywiście jeszcze raz przypominam, dane powinny być zinterpretowane nielogicznie. Im dane lepsze, tym gorsze dla giełd papierów wartościowych. I odwrotnie, im dane gorsze, tym lepsze dla giełd papierów wartościowych. No i oczywiście pamiętajmy także, że jednym z ciekawych danych będzie stopa bezrobocia w grudniu, ma wynieść 3,7%. Dane mają czasami znaczenie, jeżeli payrollsy czy też te inne składowe zmian zatrudnienia w różnych sektorach są bardzo bliskie prognozom. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? O godzinie 16 poznamy wskaźnik ASM dla sektora usługowego. Tutaj ten wskaźnik jest wysoko nad poziomem 50. Przypominam, poziom 50 oznacza równowagę. Wszystko, co powyżej 50, oznacza, że sektor się rozwija. Natomiast każde odczyty poniżej 50 punktów wskaźników ASM czy też PMI oznaczają recesję, spowolnienie, no i negatywne zjawiska związane z cyklem koniunkturalnym w takim sektorze. Poznamy także dane o zamówieniach fabrycznych. W tym wypadku w listopadzie mają być to odczyty na poziomie minus 1%. I poznamy także składowe, czyli zamówienia na dobra trwałego użytku, tylko że to są dane finalne. Nie mają one większego znaczenia, ponieważ jak widzimy, odnoszą się one już do listopada i to są już finalne odczyty, więc ich znaczenie zdecydowanie spada. Dzisiejsze dane naprawdę mają ogromne znaczenie i powinny wpłynąć na rynki finansowe. Będziemy je porównywać z danymi dla Europy oczywiście, a dzisiaj poznamy zbiorczy wskaźnik inflacji konsumentów dla całej strefy euro. W grudniu ma wynieść on 9,5%, widzimy, ma być to spadek z poziomu 10,1%. Standardowe odchylenie wynosi prawie 0,4%, dlatego też im będą to dane niższe, tym bardziej te procesy związane z dezinflacją powinny wpływać pozytywnie na rynek europejskich obligacji. I poznamy także inflację core. Jest to publikacja wstępna i w tym wypadku ten wskaźnik ma lekko wzrosnąć. Dlatego też, jeżeli nie dojdzie do wzrostu wskaźnika core inflacji, to będzie to także bardzo pozytywnie odebrane przez rynki finansowe. Jeszcze raz przypominam, dzisiejsze dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych powinny być odebrane nielogicznie, czyli im dane gorsze, tym lepiej dla giełd papierów wartościowych, ponieważ te dane odsuną możliwość i potencjał dalszych podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast im dane lepsze, tym powinny być gorsze dla giełd papierów wartościowych, ponieważ no, przybliżą możliwość bardziej agresywnych podwyżek stóp procentowych. Dane, które będą lepsze od prognoz, powinny sprzyjać umocnieniu amerykańskiego dolara, negatywnym zjawiskom na ryzyku, czyli na surowcach, na rynkach emerging markets, czyli na rynku krajowej waluty i odwrotnie, czyli jeżeli dane będą słabe, powinny być negatywne dla amerykańskiego dolara, eurodolar powinien bardzo dynamicznie rosnąć. W takiej sytuacji ryzyko na całym świecie powinny być kupowane, czyli surowce, bitcoin powinien rosnąć w szczególności. No i oczywiście byłyby to także bardzo pozytywne informacje dla krajowych aktywów, dla polskiego złotego, dla polskich obligacji oraz w poniedziałek ku temu, żebyśmy obserwowali wyższe otwarcie na giełdzie papierów wartościowych. Czy tak się stanie? Zapowiada się naprawdę fascynujący piątek, bardzo intensywny, pomimo tego, że nie ma dzisiaj handlu w naszym kraju z powodu święta, ale rynki światowe funkcjonują i dzisiaj będą musiały przetrawić potężne dane z rynku pracy. Co się wydarzy? Będziemy świadkami tego po godzinie 14:30 i do końca tego dnia. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość,
A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj wielkiej stopy zwrotu i do usłyszenia w następnych wpisach. Pozdrawiam.